Takiego programu w Rawiczu jeszcze nie było. 10 kobiet, które przyszły na casting, aby wygrać niezapomnianą metamorfozę i założyć bikini do lata. A to wszystko pod okiem specjalistów. Dietetyka sportowo-klinicznego Agaty Szalewskiej oraz kosmetologa Izabeli Kokocińskiej. A wszystko będzie śledzić nasza reporterka Julia Zelek. Podczas dzisiejszego castingu będziemy mogli poznać wszystkie z 10 wybranych kandydatek, które będą walczyć o metamorfozę. Na lato i pomyślałam, no to właśnie ja już od wielu lat staram się wystąpić w tym bikini, ale jakoś ciężko mi było. Zawsze jakaś sukienka czy cały strój ze względu na kompleksy, jakie mam związane z skórą na głowie, na brzuchu. No i to może tyle. Czyli tutaj pani jakby znalazła nas typowo, że taki program był podobnie tak robiony. Tak, bo nie mieszkam od dawna w Rawiczu, od kilku miesięcy praktycznie, no ja nie jestem na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Wychowuję dzieci i głównie poświęcam czas na dzieci, dom, mąż pracuje za granicą, także no, naprawdę nie wiem, co się wokół mnie dzieje, dlatego typowo z gazety. Gazetę miałam w domu i ją przeczytałam. Czyli co, chciałaby pani zaskoczyć męża? Bo tak, nie... właśnie to jest główny cel mojej tutaj obecności. A czy wcześniej już korzystała pani z jakichś porad specjalistów w dziedzinie tutaj właśnie metabolizmu ciała, diety, czy były same takie próby? To znaczy moja indywidualna tutaj była ingerencja. Nigdy nie korzystałam z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, tylko informacje z internetu, takie moja próba, tylko w tym. Czyli tutaj, Iza, masz więcej pytań? Jeżeli chcesz, żeby tutaj odpowiedź była naprawdę... O, ja mam jeszcze tylko takie pytanie, bo tak. Powiedziała pani, że jest spoza Rawicza, ale czy będzie pani, jeżeli udałoby się pani wygrać tą metamorfozę, czy będzie pani w stanie sumiennie tutaj z nami współpracować? Tak, ja teraz już będę mieszkała na stałe, to po prostu od kilku miesięcy mieszkam tylko, nie? Ale teraz już będę mieszkać na stałe. Bo trochę tej pracy takiej spotkaniowej z nami, żeby te efekty były będzie zadowalające, będzie. Tak, na pewno będę tutaj mieszkać. Dobrze, czyli dziękujemy pani bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. No przede wszystkim to teraz gubić. No bo tak już 15 lat jestem po ślubie i tak zauważyłam, że celok to kilogram więcej i potrokałem. Bo generalnie no, nie czuję się źle w swoim ciele, aczkolwiek też mam problem taki, że przy niedoczynności, jak się ma tę niedoczynność, a ja coś takiego mam, to nie jest problem, jeżeli chodzi o uda i o nogi, tylko generalnie największy problem jest z tym brzuchem. No i tak się zastanawiałam, że ja mówię tak, jest pani dietetyk, jest pani kosmetolog, no jesteście w stanie mi po prostu pomóc, co ja mam zrobić, żeby właśnie generalnie no w tej części, bo co do reszty, jestem wysoka, więc też jest trochę
trochę łatwiej. Tak, jest mi trochę łatwiej i to też wizualnie źle nie wygląda. No, aczkolwiek ta część tutaj jest taka no, trochę pozostawiająca do życzenia. No to myślę, że gdzieś przy takiej wspólnej współpracy my jesteśmy w stanie wypracować jakiś taki efekt właśnie, szczególnie jeżeli są jeszcze jakieś problemy właśnie takie wewnętrzne. Tak, hormonalne zmiany. Ale odpowiednimi metodami i naszymi kosmetycznymi, ale też właśnie dietą. Naprawdę można tę okolicę też bardzo ładnie modelować, żeby założyć to częściowe bikini na dół. Tak. Na pewno tutaj popracujemy i dobranie odpowiednich zabiegów oraz przede wszystkim tego badania uzyska nam to, że ta tarczyca będzie lepiej funkcjonować. A też jest posiłek witaminy? Mhm. No bo z tego co ja wiem, że te moje stworzenia też są ważne, są odpowiednie. Składniki. Tak, składniki odżywcze i odpowiedni zestaw witamin. A problem jest taki, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu jest tyle informacji, że ciężko jest z tego napływu informacji wybrać to, co faktycznie jest prawdziwe. Specjalistów też jest dużo. Pani chyba na stronie ma napisane, że też dietetyk nie jest uregulowany chyba prawnie, że może być pani dietetyk X i pani dietetyk Y, ale jedna ma, no jest profesjonalnie przygotowana i wie, no jak pomóc, a druga po prostu trochę z własnych doświadczeń i właśnie internetowych gdzieś tam artykułów. I tak samo też jest z zabiegami kosmetycznymi. Panie często korzystają z takiej wiedzy, która jest sprzedawana w internecie, w programach, w prasie, a nie do końca potem się okazuje, czy rzeczywiście dany zabieg jest dla mnie właściwy i przyniesie efekty. I czasami ja zauważam, że niektóre są przeciwwskazania, nie? Albo są przeciwwskazania, albo ja się często spotykam z taką sytuacją, gdzie przychodzi właśnie klient czy klientka na dany zabieg, a ja tak naprawdę się pytam, ale po co? Po co na przykład robić tego typu procedurę, jak na przykład uważam, że czymś innym można osiągnąć o wiele lepszy efekt, a ten akurat konkretny no nie ma zastosowania, pomimo że jest może modny. Bo to też tak często jest, że podlegamy modzie i poszukujemy, no i po prostu próbujemy. No my tak samo też wielu rzeczy próbujemy, ale nie wszystko rzeczywiście nam służy. A część zabiegów takich kosmetycznych, które dzisiaj wykonujemy, no też trzeba mieć świadomość, że bardzo głęboko wpływa na nasz cały organizm. No i też jest ważne to, jak na przykład dla mnie, że jeżeli jest połączenie kosmetolog i dietetyk, to jest to coś, co działa razem. Tak. Bo ja osobiście uważam, że tak, kosmetyka jest kosmetyką, ale bez diety to niczego nie zrobimy. Szczególnie z kolei dieta jest ważna, no ale jak się gubi kilogramy, to też zostają... Tak, to zostają po prostu. Zostają w boczkach, zostają w skórę, którą trzeba jednak dość intensywnie zadbać i ją też modelować, żeby ten efekt tego odchudzania czy redukcji ogólnie masy ciała był też estetycznie dla nas zadowalający. Także to tak. No to myślę, że jesteśmy w stanie tutaj pomóc osiągnąć tutaj ten efekt bikini do lata. Dziękujemy Pani bardzo za wyczerpującą odpowiedź. To wszystko, tak? Tak, dziękuję bardzo. I jestem sama ciekawa, czy brała już Pani udział w takich podobnych metamorfozach? W podobnej metamorfozie tak, ale pod względem tylko estetycznym wyglądu, że tak powiem. Dwa lata temu zakwalifikowałam się do metamorfozy w Lesznie, bo to prowadzone przez salon Art Team. Już nie pamiętam tej nazwy. Chyba się zestresowałam, nie pamiętam. Art Team, tak, salon Art Team to prowadził. I to było też w skali roku, co miesiąc nową panią wybierali. Ja się zakwalifikowałam do metamorfozy lipca. I tam był po prostu też makijaż, fryzura, bo ja miałam za długie włosy, bo miałam włosy aż za takie bardzo długie. Tak. I ścieli mi do takiego fajnego boba. No i teraz przez dwa lata troszeczkę włosy odrosły, ale to są tylko włosy. Także ja już miałam wszystkie długości na kolory na głowie, także akurat pod tym względem to nie był problem. Tylko zaznaczyłam, że proszę, aby włosy poszły na fundację, bo inaczej nie. Także to miałam zapewnione, certyfikat dostałam, także włosy poszły na A jeszcze jakieś takie wrażenia z tej metamorfozy, na przykład co było najtrudniejsze dla Pani? Najtrudniejsze? W sumie to chyba nic, bo ja generalnie należę do takich
osób odważnych. Tak jak napisałam właśnie na Facebooku tam w tym zgłoszeniu, mnie jedynie tylko właśnie to bikini pokonuje. Czyli jest wyzwanie. Jest wyzwanie, to jest bardzo duże wyzwanie. Na basen nie chodzę, na plażę nie chodzę. W zeszłym roku córka mnie uprosiła, pierwszy raz wyszłam na plażę, ale to tak się jakieś tam pareo, jakieś tam rzeczy. Obwiązałam się, żeby nie było widać i pierwszy raz musiałam strój kąpielowy kupić i też miałam straszny problem, bo nie mogłam znaleźć na siebie żadnego stroju. No wiadomo, no, w wieku jakim się jest, ten metabolizm troszeczkę już spowalnia, także no, ciężko mi było znaleźć cokolwiek na swoją figurę. No na pewno my tutaj pomożemy z Lizą dobrać. Bo też będziemy starały się, żeby pani to bikini miała dobrane i do swojej figury, do swojego ciała, ale właśnie tak, żeby też bardzo ładnie podkreślało walory sylwetki. A co będzie trzeba jeszcze, mam nadzieję, że niewiele, to zakamuflowało. Co mogę, to kamufluję na bieżąco, że tak powiem. Ale czy byłoby rezygnować z takiej przyjemności, takiego życia codziennego właśnie? Dla mnie to jest takie... Ograniczanie się. Tak, że właśnie, szczególnie wtedy, kiedy pani mówią, że nie idę z dzieckiem na przykład na bazę. Tak, nie, tutaj, ale razem mnie proszę. Na plażę nie wchodzę. Bo ja na przykład pływać też nie umiem, ale Oliwia mówi, mamo, chodźmy, chociaż do jacuzzi posiedzisz. Tak, posiedzisz, chociaż do jacuzzi posiedzisz, nie? No to mam oporę. A myśli pani, że jak pani już skoczy na przykład, jeżeli wybierzemy panią i skoczy pani te wieki, zacznie się pani uczyć pływać? Chciałabym, bo ja naprawdę mam takie plany na ten rok, ambitne, że w lipcu skaczę ze spadochronem. O, to też dla nas. W lipcu, ale w tandemie oczywiście, bo sama to nie, ale w tandemie mam w planach, także muszę skoczyć. No i ten nauka tego pływania no też by się przydała, nie ukrywam. Czym byśmy pomogły spełnić kolejne tak, plany? Tak. Czyli takie marzenia są tutaj duże, plany pani widzę ambitne. To jak najbardziej. W takim razie bardzo dziękujemy pani za to, że się pani zgłosiła i dziękujemy za wyczekujące. Długo się zastanawiałam, zanim napisałam to zgłoszenie, no ale... Ale to już musimy... Profesjonalny porad dietetyka bądź kosmetologa w kwestii właśnie zadbania o swoje ciało. Znaczy się, że chodzi o dietetykę, to tak. Było to przed moją ciążą. Wtedy udało mi się schudnąć i to tak naprawdę gdzieś może po części wyrobić dobre nawyki. Ale gdy zostałam w ciąży, bardzo sobie tak, można powiedzieć, kolokwialnie pozwoliłam. Tak naprawdę jakieś teraz tam dodatkowe kilogramy przyszły, które są do zrzucenia. Staram się trzymać tych nawyków, ale wiadomo, to jest raz mniejszy, raz z lepszym smakiem. Czyli tutaj taka motywacja też takiego z drugiej strony by była potrzebna, tak? Do tych troszeczkę tak. Przypominania. Czyli jeżeli dobrze tutaj zrozumiałyśmy z Lizą, czyli te kilogramy stopniowo one narastały po ciąży, tak? Znaczy one zostały. Tak, zostały. Okay. I ta waga gdzieś tam się trzyma, nie wiem, bo to jest tam poziomy. Czy jest jakaś taka część ciała, co pani najbardziej tutaj przeszkadza? Pani ma już właśnie ulubioną jedną część, która jest najbardziej kompleksowa. Bo pani jest już z zabiegów w trakcie tej poprzedniej... Nie korzystałam. Czego pani nie korzystała? Uprawiałam aktywnie sport i z zabiegami korzystałam. Czyli to będzie takie pierwsze doświadczenie z ekspertem na zabiegach? Tak. Się cieszymy, bo tutaj nie mogę do pani lepiej trafić. Mam nadzieję, to na pewno. Więc tutaj na pewno z naszej strony, jeżeli pani przejdzie do tej trzeciej części, postaramy się, żeby tutaj było faktycznie mniej, ale też na pewno naszym priorytetem będzie to, żeby jednak tym razem utrwalić te dobre naprawdę, utrwalić i... I też by mi na tym zależało, tak naprawdę. Żeby się cieszyć, żeby to nie wróciło i żeby tak naprawdę te nawyki, które wcześniej już zaczerpnęłam od dietetyka i teraz na przykład zaczerpnęłabym od pani, żeby one się trzymały. Żeby nie było problemu z wagą, z jakimiś tam defektami, że tak powiem. Cieszymy się bardzo. To wszystko zdaję sobie sprawę, mam świadomość swojego ciała i myślę, że to wszystko można zrobić, wszystko można naprawić, ale właśnie w połączeniu z dobrą dietą, z dobrymi nawykami żywieniowymi. I z motywacją, tak? I oczywiście też przy pomocy pani. No to mam nadzieję, że gdzieś tam uda nam się w jakimś stopniu też tą motywację pani wzbudzić i trzymać pieczę nad tym, żeby wszystko szło w dobrym kierunku, żeby pani do tego lata
pięknie wyglądała i super się czuła. Tak. Okej. Okay. Nie założyłam, tak? Jestem za. Jak najbardziej. To w takim razie dziękujemy za tutaj wyczekującą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Serdecznie ponownie w naszym kąciku zwierzeń. My mamy tutaj takie pytanie do pani, jakie ma pani oczekiwania odnośnie tej metamorfozy? Coś zmienić. Zmienić, wyszczuplić, wypięknić. No co mam powiedzieć? No i mam już swój wiek, tak można powiedzieć. No wszędzie gdzieś czegoś jestem. I fajnie by było się trochę zmienić, tak? Trochę gdzieś tam uszczuplić czegoś, no zmotywować do tego, żeby znowu się odżywiać. Regularnie, bo ucieka to jednak, prawda? Ze względu na pracę, ze względu na obowiązki, jakie są. A od początku roku mam tak fatalnie, że mi się zaczęło taki stres ogólnie, także nawet nie wiem, co ja tutaj robię tak naprawdę. Dzisiaj pani sobie też odpoczywa tutaj w naszym... Odpoczywam, nie powiem, że nie, że odpoczywam, także... Tak, powiem, że no, tak napisałam sobie, a nóż, widelec, może się zmotywuję do tego, żeby coś ze sobą zrobić, także... No to my się też bardzo cieszymy, że to dzisiejsze spotkanie już dało jakąś motywację wyjścia z domu. Coś tak powiem, bo mówię, tak fatalnie mi się rok zaczął i wszystko. I mówię, co mi tam, kurczę, może coś zmienię, może będzie lepiej. Miał być fajny, bo mówię, różne okazje mi się gdzieś tam po drodze szykują, a tak jakoś na razie tak jakoś zdołowana byłam. No ja tak myślę, sobie... że... Przez też na tym aspekcie właśnie trochę psychologicznym, bo no. Jak dobrze wyglądamy, dobrze się czujemy w swoim ciele. Ja doświadczyłam tego, bo powiem szczerze, że ja tam tu z 4 lata temu mówiłam, że będzie fajna, zapadacka. Zaczęłam też swój mały program, który ma dużo, 11 kilo przy mojej wadze. No to już przy akurat przy mojej wadze to było widać niezmiennie. No, zaczęły się tam kłopoty troszeczkę w domu rodzinne. Człowiek gdzieś tam ucieka, że tak powiem, odjada i nie wpalenie w te złe takie aż całkiem, ale a to coś stosiłem, a to coś nieregularnie i to wszystko mi się posypało. I to też wpłynęło teraz na to, jak teraz, tak. Się pani czuje, jak pani wygląda. No. Ja myślę, że warto tutaj właśnie wyjść, trochę o sobie opowiedzieć i się zmotywować, bo to jest coś... Chodzę z domu, wiadomo, ja bo po co ja tam... Ale to jest coś, co pani może zrobić realnie dla siebie. Wariowałam. Bo to na to pani ma wpływ. Będzie pani miała wpływ na to, co pani nałoży sobie na talerz. Tak. Będzie pani miała wpływ na to, czy przyjdzie na zabieg, czy pójdzie na spacer. Bo wiele rzeczy odczułam, że fajnie. One się dzieją. Tak, ale mówię, że wiem, że ten talerz fajny, a to było super, i to starczyło, tak? Gdzieś tam weszłam, o kurczę, weszłam spodnie, które gdzieś tam się ten, a także no tak, motywacja i odgórnie to zresztą też naprawdę to wiem na pewno, bo człowiek się boi czegoś też, wiesz, że... Będzie kontrola, tak? Tak, jest kontrola, nie? I co ja powiem? Odjadałam, nie? Tak, tutaj no, mówię ten aspekt taki psychologiczny, ja z własnych doświadczeń też mogłabym powiedzieć, dlatego też zachęcam panie, żeby nie dbały o ciało, czy ogólnie o wygląd tylko ze względów estetycznych. Tak, nie tylko. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy się ładnie komuś podobały, ale żebyśmy dobrze się ze sobą czuły, bo wtedy łatwiej nam jest radzić sobie z problemami właśnie życia codziennego, zawodowymi, rodzinnymi, bo one są i każdy z nas jest. Sam, tak, ale jak się sam mniejsze, większe, ale jak człowiek się sam czuje, to... Sam ze sobą dobrze się czuje, wygląda i czuje się zdrowo, to po prostu ma więcej siły i energii do tego, żeby stać rano i po prostu działać. Motywacja taka działa, na dzień piękniejszy się. Tak, bo my właśnie z Lisą patrzymy też pod tym kątem zdrowia, że tutaj jeżeli mamy prawidłowo odżywiony organizm od środka i zadbaną skórę tutaj, pielęgnację tego ciała, to wtedy nie to, że ta psychika lepiej się czuje, nie to samo poczucie, ale też parametry, tak, wyniki badań biochemicznych też się automatycznie poprawiają. Na zdrowym ciele zdrowy duch. Takie jest powiedzenie. I takim powiedzeniem zakończymy dzisiejszą wizytę z panią. Dziękujemy bardzo. Jestem gotowa, proszę. Pani Agnieszko, bardzo nam miło, że się dzisiaj spotykamy. Również jest, również. I będziemy się
chciały Pani zadać pytanie, na które prosimy tak dosyć wyczerpująco tutaj nam opowiedzieć, się wypowiedzieć. Pani Agnieszko, co wpłynęło w przeciągu ostatnich miesięcy bądź lat na dzisiejszy wygląd Pani ciała, które chce Pani zmienić? Oczywiście, że tak. Co wpłynęło? Wpłynęło Pani z bardzo dużo czynników, to znaczy zmiana pracy, przede wszystkim na siedzącą, tendencja po prostu rodzinna, taka też troszeczkę tendencja jakiegoś tam szybkiego tycia, no i przede wszystkim takie nieregularne troszeczkę życia, czyli nieregularne jedzenie, no i sobie chyba tylko właśnie to. Nie mam jakiegoś wielkiego stresu, jakichś tam większych zmian, które mogłabym po prostu tutaj podać jako przyczynę, nie? Więc tak naprawdę to chyba tylko zmiana tej pracy na typowo siedzącą i po prostu czuję, że to się właśnie zaczyna zmieniać pod kątem zmiany tej pracy od iluś tam lat. No i niestety idzie to w złym kierunku, bo tak jest, nie tylko, ale po prostu w złym kierunku, bo ja to po prostu obserwuję i widzę, nie? A czy próbowała Pani już sama wcześniej wykazać się jakąś inicjatywą, żeby no jednak coś zmienić? Oczywiście, praca siedząca, tak. Ale na przykład po pracy oczywiście, na tak. Oczywiście, że tak. A może Pani stosowała też jakąś dietę na własną rękę? No stosowałam. Stosowałam i była to zdrowa dieta, bo była to dieta dukalna. Niestety efekt był oszałamiający, bardzo fajny, na bardzo krótki czas. I później po tej diecie tak się troszeczkę, no niestety zdeterminowałam. Miałam później dietę, którą sobie w sumie, dietę, położyłam sobie sama taki plan żywieniowy, żeby sobie jakoś to wszystko podzielić pod kątem rzeczy, które lubię, rzeczy, które po prostu chciałabym do tej diety wprowadzić. Spędziłam dużo czasu przed komputerem sprawdzając inne dane, rzecz na kalorii, żeby sobie to wszystko jakoś tam policzyć, aczkolwiek tak naprawdę sama nie wiedziałam, czy to robi dobrze, bo nie wiedziałam, że ten mój organizm dziennie potrzebuje tych kalorii, nie? No, więc był to efekt też na siebie krótki, no może z pół roku wytrzymałam na takim żywieniu, no nie szło się do niestety efektów, ale ćwiczę regularnie, bo ćwiczę regularnie już miałam 8 lat, po 3-4 razy w tygodniu, nieraz nawet ćwiczyłam 5, ale no niestety, tak, naprawdę ćwiczyłam i ćwiczę nadal, mam teraz krótką przerwę, ponieważ właśnie się wywróciłam w poniedziałek, myślałam, że nie dobrze, no pani też powiedziałam, po kolanach, ale przyjdę. No, właśnie byłam wczoraj na zabiegu. No i po prostu ciężko nad tym pracuję, ale no nie mogę sobie z tym poradzić. No za chwilę do domu no nie mogę sobie z tym poradzić, bo co z tego, że pracuję, jak przychodzę na przykład do domu i no może nie tyle, że jem, ale no nie wychodzi mi to. No po prostu mi to nie potrzebuje Pani tak naprawdę też poradzić specjalistą. Tak, oczywiście, że tak. Ja może tego tak do końca nie opisałam tutaj w swojej kandydaturze, którą składałam do Pani, ale no tak naprawdę no nie znam się na tym i szczerze powiedziawszy, no ucieszyłam się. Jak zobaczyłam ten post, to się ucieszyłam. Tak, bardzo się ucieszyłam, bo... Praca Agaty jako dietetyka na pewno... Myślę, że tak, w dużym stopniu. Tak, myślę, że w dużym stopniu, naprawdę. Bo już plany miałam zawsze, żeby pójść, tylko po prostu zawsze było. A to praca, a to ćwiczenie i po prostu ja nigdy na to czasu nie znajdowałam. Mimo tego, że nie mam małych dzieci, no nie potrafię sobie tego zorganizować sama. Mam na tyle, no jestem na tyle zapracowana, że po prostu tutaj też biegam prawie, że... Ale się uda. Ale się uda. Tak, oczywiście udało się. Czyli się tak, więc z tego się bardzo cieszę, no i dlatego też tutaj jestem. I dlatego też mi jest bardzo miło, chciałam podziękować z góry, że zostałam wybrana, no i liczę, że gdzieś tam dalej jakieś tam szanse będę miała jeszcze. Mimo tego, że jestem najstarsza, ale wierzę w to, że jednak, no, można wyglądać fajnie po 40 i nawet po 40 lat, więc mam nadzieję, że mi się uda. A my jesteśmy tego samego. Ciężko metrykę gdzieś nie, tak określić, bo wszystkie są sympatyczne, uśmiechnięte. To... No, fajnie to sympatyczne, więc na pewno każda z nas liczy, że to będzie ona, więc jak najbardziej. Czyli takie napięcie jest. No oczywiście, cały czas od samego początku, samej w ogóle już oczekiwania na ogłoszenia, więc myślę, że każda z nas przeżywa to samo w jakiś swój sposób, ale no jest super. Myślę, że my z nich po prostu, jeżeli wybierzemy tutaj Panią, pomożemy, bo jeżeli tutaj ten metabolizm jest spowolniony, czyli dobrać odpowiednie składniki pokarmowe po analizie, czyli dobrać dietę pod metabolizm, a Iza tutaj dopełni działania. Właśnie wtedy, bo też same działania oczywiście. No nie przyniosą takich efektów, jak można byłoby pracować, jeżeli tej diety nie będzie oczywiście dobranej odpowiedzi.
Najgorsze jest to, że człowiek o tym wie, ale po prostu nie może sobie z tym poradzić. To jest w sumie najgorsze. Nie? Dlatego trzeba pójść do specjalisty. No właśnie, to jest to i dlatego mnie cieszę się, bo wiedziałam, że jak już się dostałam, to muszę przyjść. Bardzo się z tego cieszę, a tak to człowiek zawsze jakoś taką swoją dbanie o siebie po prostu na ten ostatni plan jakoś tam odkłada, bo dużo więcej rzeczy jest pilniejszych, tak się to później kończy. Jak się właśnie kończy u mnie, że próbuję, a po prostu nie ma i nie mam po prostu czasu na to, żeby gdziekolwiek się udać o jakąkolwiek pomoc. To u mnie wygląda po prostu. Czyli mimo, że pani do nas trafiła, cieszę się, udało się przejść. Tak, dziękuję bardzo. To dziękuję. Tak. To dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. To witamy w tej drugiej tej części naszego programu. Tutaj chciałybyśmy się dowiedzieć, czy chciałaby pani kogoś zaskoczyć swoją tutaj metamorfozą? Czy jest ktoś tutaj szczególny, który pani chciała się pochwalić? Ja to dla siebie tylko chciałabym zaskoczyć. To myślę, że najważniejszą osobę. Czyli także dla siebie tutaj? Dla siebie. Ja już dwa razy stosowałam dietę i ta dieta nie przyniosła mi żadnych skutków, więc ja jestem tu dla siebie już tylko i wyłącznie teraz. A czy też stosowała pani też, wspomniała pani o diecie, stosowała pani może zabiegi jakieś tutaj? Nie, niestety nie. Ja finansowo niestety, ale jeszcze mnie nie stać. Także bardziej pod tym kątem. A te diety, one były przez specjalistę dobierane? Tak. Dwie różne dietetyczki to były. I w zasadzie nie wiem co się dzieje, ale przy tej pierwszej diecie w ciągu 2 miesięcy 4 kg wydaje mi się już trochę mało. No i później zaczęła dieta już stać miejsce. Czyli takie doszło do zatrzymania tutaj. Do zatrzymania, tak? Tutaj, no mówię, na pewno wiele czynników ma tutaj wpływ na to, czy chociażby to podzielenie hormonalne, gdzie jeżeli pani zostanie wybrana, no to głęboko tutaj wynikniemy i przeanalizujemy. Więc mówię tak, czyli typowo zmiany dla siebie. Dokładnie. Czyli takie plany, żeby w te bikini... Wakacje. Chciałbyś? Tak, bo Chorwację planuję, więc też. No to idealnie, żeby jakieś kolorowe, dwuczęściowe, bo to często jest właśnie takim największym naszym marzeniem, żeby to dwuczęściowe bikini założyć i bez skrępowania sobie z tych wakacji korzystać. Założyć zakładam, ale ze skrępowaniem. To teraz by było bez, jeżeli byśmy panią... Tak, teraz większe skrępowanie przed kamerą by było na pewno. No już później w bikini to będzie ewentualnie aparat fotograficzny, więc to damy radę. Tak, mówię, te ujęcia na pewno jak już to będą gdzieś delikatne, czy coś takiego, spokojnie, ale tu mamy takich profesjonalistów, że oni to zrobią, więc jest dobrze? A czy miałaby pani jakieś pytania do nas odnośnie tej metamorfozy? Codziennie chyba. Wydaje mi się, że wszystko tam było dosyć takie czytelne, nie? Czyli wszystko tutaj... No rozumiem, że jest dieta przeprowadzana, tak? Najpierw w międzyczasie jakieś zabiegi, tak? Tak na ciało? Tak, będziemy wspólnie tak. Razem współpracować i też monitorować efekty i postępy pań w tej całej metamorfozie. Więc to będzie taka dwuetapowa na dwóch płaszczyznach. 3 miesiące. 3 miesiące do 6. Do drugiej, to był drugi. Tak, to będzie ten 6-0, tak. Finał taki. No, ja chwilę zaczęłam jeszcze chodzić, więc spodziewam się. Czy jakiś krok? Jest krok, no od stycznia jest krok. A przedtem przy dietach też był, nie, właśnie były ćwiczenia nie. Jakieś? Były w domu, ta domowa, to podejrzewam, że one rezultatów też za dużo nie dały, bo w domu nie ma motywacji, nie? Czyli jak jest ktoś, jak tutaj... Jak się... ktoś stoi nad kimś, to jest motywacja. To jest łatwe. Ja muszę mieć kogoś z batem nad sobą, bo inaczej to nie ma. No może nie będziemy chciały z batem, ale przynajmniej z zachętą. Tę motywację taką wewnętrzną tutaj wydobyć u pani. No nie trzeba się pozbyć parcia na słodko. To sobie nie jest jakiś jeden element tutaj taki. To jest największy minus. Bo on się śmieje ze mnie, że ja mogę dać się na internet słodko. Do kawy coś słodkiego i nic więcej nie muszę jeść. Czyli tutaj jest... To jest najgorsze właśnie. To jest jedyny taki minus, że nie muszę jeść dzień nic. Znaczy nic może też nie, ale kawałeczek czegoś słodkiego do kawy. Żeby było. To jest ten minus. To jest to właśnie. I wiem, że to jest ten problem największy. No to myślę, że jeżeli pani zostanie wybrana, to jest nie wspólnie, powierzymy tutaj drogę. Więc dziękujemy pani bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
pytanie, na które prosimy tak w miarę możliwości wyczerpująco nam odpowiedzieć. Czy ktoś będzie Pani w trakcie tej ewentualnej metamorfozy kibicował i czy domownicy, najbliższe osoby będą Panią w tych naszych działaniach również wspierały? Powiem tak, jak sama podejmowałam jakąkolwiek dietę, to tak było praktycznie, nie dasz rady, a gdzie tam miesiąc, a jak powiedziałam się o tej metamorfozie, to wszyscy mówią, o wow, to Ania ci trzymamy kciuki, kibicujemy ci, żeby ci się tylko udało, żebyś osiągnęła w końcu to, co chcesz. No i to tak odniosłam wrażenie, że tak, że będą stali po mojej stronie i przede wszystkim mąż. No to jest jakby ważna osoba. Motorem celowym. Tym bardziej, że jeżeli tutaj Agata ustaje też dla Pani dietę, jakiś program taki żywieniowy, no to wtedy o wiele łatwiej go realizować, jak mamy wsparcie gdzieś tam najbliższy. Tak, będę na pewno miała taki motor. Czyli kiedy będę słyszała wynik, jest Pani zakwalifikowana, tak? To było... Ja w ogóle zaczęłam przeglądać Facebooka i mi się pokazała dopiero druga, bo były wylosowane obie dwie grupy i ta druga. I sobie mówię, a nie mam jej w tej drugiej, ale czytam na grupie, że to jest druga. I ta druga ale na pięciu to jest. Tak, czytam, że to jest druga i szybko wróciłam, gdzie jest ta pierwsza. No i patrzę, i mówię, Boże, ją dostałam. To jest niesamowite, niemożliwe w ogóle. No i tak, byłam szczęśliwa, mąż od razu też mówił, że ale fajnie. Idź, spróbuj, skorzystaj, bo to się żyje. Czyli tak, dlaczego nie, tak? Żeby tak, oczywiście. No to by też się cieszyło, że takie pozytywne emocje w domu i wśród najbliższych mogliśmy wspólnie wywołać. No bo to jest ważne, tak? Jeżeli cię ktoś wspiera z tego z zewnątrz, to łatwiej ci się... Zanosić w górę. Dokładnie, więc tak samo wsparcie specjalistów jest ważne, ale też tych osób, które no po prostu będą kibicować, będą właśnie pomagały, będą się wspólnie też cieszyły później z efektów metamorfozy. Bo to w końcu mąż będzie najczęściej ewentualnie oglądał. A na pewno za każdym razem nie próbuję, prawda? Weź może jakąś dietę razem, zaczniemy, bo widzisz, że jest mi źle, jest mi ciężko. Może razem, może spróbujemy razem. No to jest super, no super, jeżeli właśnie jest taka chęć, takie wsparcie, bo... To może pozdrowimy męża, tak? No, to my z tego pozdrawiamy męża. Także w zasadzie to, że tutaj dzisiaj jestem, to jest głównie gdzieś tam w 80-tych jego zasługa, bo to on powiedział, napisz, może się spróbuje, zróbmy. No i operacyjnie. Jestem. Czyli faktycznie należy się tutaj podziękowanie. Tak, na pewno. Jak na imię? Hubert. O, no to tutaj panie Hubercie, tutaj serdecznie dziękujemy. Tak. Pozdrawiamy. Więc myślę, Iza. Myślę, że chyba ten pani już nam coś fajnie opowiedziała o sobie, więc... Jaka to część ciała spędza Pani sens powiek? Jak najbardziej to przeszkadza? Co by Pani chciała zmienić? Głównie brzuch, no i uda, bo schudłam, byłam na diecie wcześniej, schudłam 10 kg, no i pozostało mocno nieco widać, po prostu tam jakieś cyrulit na przykład, czy tam jakiś obwisły brzuszek, więc... A czy korzystała w ogóle Pani wcześniej takich usług z kosmetologa? Trakcie diety czy pakiecie, żeby Pani się wspomagała, żeby o to ciało jeszcze dodatkowo zadbać? Nie. Rozumiem, że właśnie się tutaj udało, ale problem to jest aspekt taki typowo... Estetyczny. Estetyczny. Tak, możesz gdzieś wymodelować, tam wyrzeźbić jeszcze pewnie. A czy ćwiczenia jakieś fizyczne w trakcie diety też Pani... Nie robiłam. Czyli to jest moja wina, ja to przyznaję. Była moja wina, teraz dopiero zaczęłam po prostu coś robić, nie? Ale to super efekty, że sama dieta przyniosła 10 kg mniej. Tak, bo to jest duży sukces. Tutaj udało się dużą motywację utrzymać w czasie stosowania, bo... No najbardziej motywowało właśnie to, że były te wizyty tam jakieś regularne u tej pani dietetyk na przykład. Nie, potem też już się starałam trzymać diety, no ale po prostu nie ćwiczyłam i teraz to widać niestety.
I dlatego nie chcę pani przynajmniej w tym momencie założyć bikini. Na przykład. Czyli tak, czyli ta motywacja dzisiaj, jakby pani miała określić, to jest taka wysoka do tej, mobilizacji, żeby podjąć z kosmetologią, tak? Tutaj taką współpracę i dostosować też do zaleceń i ewentualnych takich zabiegów, które rzeczywiście pomogłyby pani z tymi pozostałymi problemami sobie poradzić i założyć w czerwcu bikini. Jak najbardziej motywacja jest na 100%. To w takim razie dziękujemy. Dziękuję. Pani bardzo. Zapraszamy. Nad ciałem, nad dietą, żeby założyć na tym bikini. Wierzę w to. Wierzę. Ufam pani Lizie, bo mam pani Lizę z gabinetu. Jeżeli pani nie zaspokojuje z panią Agatą, to co? Wierzę, że się tak zrobi. A to miło. To pani Lizia wybiera sobie dobrych ludzi do współpracy, że tak powiem. To się też bardzo, bardzo cieszymy, ale najważniejsze dla nas jest, żeby też panią pokazać, że ta współpraca jest ważna, bo ja często też nie jestem w stanie pewnych rzeczy wypracować, jak na przykład mamy problemy dietetyczne. My robimy w gabinecie jedno, a w domu z dietą dzieje się drugie. Drugie, tak. No jeszcze musi być moje samozaparcie i motywacja. No ja przy tym wszystkim, czy tak powiem, nie? No to musi być ogólna taka współpraca już i skoncentrowanie się na efektach. A jaka jest ta motywacja do zmiany? Bóg szczerze. Nie, no po prostu ja mam 14-miesięczne dziecko, że niedawno tak po ciąży, że tak powiem, i ta figura nie jest taka, jak była przed ciążą. Sama sobie po prostu nie mogę poradzić. Tak powiem, też z mniej czasu na myślenie, co ugotować. No i to jest główny problem. To jest dla mnie główny problem. Nie sport, nie ten, bo ćwiczę i tak dalej, tylko to odżywianie. Czyli tutaj to odżywianie, to jest taki punkt numer jeden, ale tak. Mamy nasze zabiegi to byłyby takim dopełnieniem. Mhm. Znaczy, moim kompleksem były zawsze tutaj uda i tak dalej, zawsze miałam z tym problem. No a po ciąży to się, no już w ogóle mi się to nie podoba. To ciało się zmienia, to jest fakt. I też trzeba ten fakt zaakceptować. Albo coś z tym zrobić. Albo coś z tym zrobić, popracować, albo zaakceptować też, że jednak już tak jak przed, to już nie będzie. Nie będzie, ale mi się wydaje, że jak się powalczy i sobie... Ale nie zostawić, tak, nie zastać się. Nie zastać się, nie? No bo właśnie, nie? To jest nie, że się nie poddać. Tak. Tylko, że to właśnie fajnie, żeby potem realnie do tego tematu podchodzić. Że ta dieta też ma na celu nie szybką redukcję masy ciała, ale właśnie te nawyki takie, żeby ją zmienić. Oczywiście, że pani rzeczywiście parę kilo zrzuciła, ale żeby miała więcej energii, więcej ochoty, była mniej zmęczona, szczególnie jeszcze przy małym dziecku, to jest mega gdzieś tam ważne. No bo trzeba być cały czas w ruchu. No i tak samo to ciało, też żeby się w nim lepiej, lżej czuć i przynajmniej no, pozbyć się tego takiego zbędnego balastu. Tego, co jest w nadmiarze. Tak, co pani najbardziej tam faktycznie... No, co mi przeszkadza, o, że tak powiem. No, więc to jest to, nie? Wcześniej jakieś dietetyczne porady? Raz miałam taki okres, że po maturze wyjechałam do Niemiec, miałam problemy hormonalne. Po prostu mi się zatrzymał cykl. Tam była długa historia, wróciłam. No i tam przytyłam w parę miesięcy 15 kg. Czyli taki efekt jojo, tak? Czy... Znaczy, no to nie był efekt jojo, no taki... To był jednorazowy, tak? Taki jednorazowy. I potem jak wróciłam, to miałam konsultację, byłam oczywiście tam za poradą też lekarza i tak dalej. Te hormony wróciły do normy i tym samym z dietą te kilogramy też zniknęły, że tak powiem. Czyli został wyeliminowany problem. Tak. Czyli to była taka przyczyna, ta główna taka przyczyna no, tych kilogramów. No i to zleciało. Aha, czyli tutaj trafiła pani dobre ręce. I to było takie dane. Gdyż mama tam bardzo ładnie schowana, a potem 3-4 kilo przytyłam. No to nie było takie, zawsze chyba tak wyjedzie, że tam te 2-3 kilo, to musi przytyć.
nie? Potem już to się utrzymało, już nie było takiego momentu, żeby taki skok warunek do przodu. No oczywiście był moment w ciąży. I dopiero ciąża. No, to już jest inny wiek, no i to już takiego momentu nie zostało, nie? Tak, to jest wiadomo, specyficzny okres dla każdej kobiety, tak? No, więc to był to taki moment. Nie, ale tak z takiego więc. Mam to, że mam pewną wystarczycą, więc może też być spokój, która mi to może gorzej idzie. Czasami wyeliminowanie pewnych produktów, które nie służą i nie są korzystne dla organizmu, powodują to, że albo łatwiej nam asocjała się stabilizuje i że mamy wyjątkowo, albo po prostu organizm sam wręcz rzuca stężenie kilogramy, bo to zachodzi po prostu łatwiej. To jest tak właśnie, tak jak wspominałam na początku, tak zwana dieta dobrana pod metabolizm. My na pewno, jeżeli panią wybierzemy z prekanta, także macie duży problem z tym. Macie panie duży problem z odgryzienia. Ale dziękujemy pani Aniu i zapraszamy też do oczekiwania, bo być może to właśnie pani... Ja już jestem ostatnia, nie? Tak, pani ostatnia dodatką tutaj naszego castingu, więc dziękuję. Dziękuję bardzo. To mamy czekać teraz, tak? Tak. Będzie, jak się skupimy właśnie tutaj na takiej dogłębnej analizie naszych kandydatek, które bardzo wyczerpująco opowiedziały nam o sobie i jest to takie mega zaskakujące. Również to, jak nasza akcja, jakie emocje w nich wywołała, takie bardzo pozytywne. Tak, tutaj też zaskoczenie odbór, tak? Bo to dużo osób się zgłosiło, jakby nie patrząc. Wybór też, ten pierwszy nie był łatwy. I co, a ten? Nie będzie wcale łatwiejszy. No nie będzie łatwiejszy, bo wszystkie panie... Spisały się na medal. Tak, i wszystkie panie no marzą o tym, żeby to bikini latem założyć, więc chwila dla nas i wybór będzie na wybór. Iza i Agata muszą teraz przejrzeć 10 ankiet, które wypełniły nasze kandydatki przed rozmowami castingowymi. Muszą też podjąć decyzję, która z nich wygra 3-miesięczną metamorfozę z zabiegami kosmetycznymi oraz 3-miesięczną opieką dietetyka. Otrzyma ode mnie, od mojego centrum pielęgnacji w prezencie zabieg Primel. To jest specjalny modelujący masaż na całe ciało, więc każda z pań z tej przyjemności będzie mogła tutaj po tym naszym spotkaniu skorzystać i też ewentualnie jeszcze dalej zasięgnąć naszych porad odnośnie diety, odnośnie pracy nad własnym ciałem. No ale tylko i wyłącznie jedna z pań przejdzie taką totalną metamorfozę i weźmie udział w naszej akcji bikini do lata. Było nam mega ciężko. Tak, było nam naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Zresztą ten czas oczekiwania chyba już o tym wystarczająco świadczył. No pani, spisaliście się naprawdę świetnie. Odpowiedzi pozytywnie nas tutaj zaskoczyły, byłyście otwarte. Naprawdę było miło nam was po prostu poznać i was spotkać. No również. To co, Iza, nie będziemy przedłużać, czy jak tutaj ogłosimy? Czy może jeszcze kawkę się napijemy, czy jak? Mamy czas!
przyjemność do naszej metamorfozy bikini do lata zaprosić panią, która przez 3 miesiące będzie z nami współpracowała, która podda się diecie, która będzie korzystała regularnie z szeregu zabiegów modelujących i wspomagających tutaj wymodelowanie całej sylwetki. Pani, która weźmie udział w sesji zdjęciowej, pani, która otrzyma piękną biżuterię, zestaw kosmetyków i to wymarzone bikini. I tą panią będzie pani Patrycja Małecka. Sobie, chęci zmiany, chęci pokazania swoich troszeczkę też i kompleksów, takich niedoskonałości. Opowiedziały też w sumie trochę o życiu swoim rodzinnym tutaj. Tak, takie historie mini życia, które też no, wpływają na to, jak to nasze ciało wygląda. Ale myślę, że było co? Pozytywnie. Było pozytywnie, panie też spędziły miło czas. Na pewno będziemy ze wszystkimi paniami też w kontakcie takim konsultacyjnym, więc pozostałe 9 uczestniczek też dostało motywację do tego, żeby nad tym swoim ciałem popracować, coś ze sobą zrobić, coś zmienić. Tak, u nas nie ma faktycznie przegranych i co? To jest pierwsza edycja. Dokładnie, teraz czekamy na kolejny etap pracy z naszą finalistką. I na ewentualnie drugą edycję, gdzie chętnie może zaprosimy panów. W następnym odcinku zaczniemy praktycznie od tych porad dietetycznych.
dietetycznych. Najpierw zacznę współpracować z dzisiejszą laureatką nad tym, aby faktycznie zobaczyć, jakie niedobory wystąpiły, jakie błędy żywieniowe na przestrzeni tutaj tych lat, gdzie nie było pod opieką specjalisty. Zacznę od zrobienia faktycznie tej analizy składu ciała, zobaczyć jak ta tkanka tłuszczowa, ilość tej tkanki tłuszczowej i tej mięśniowej w organizmie, jak również od profesjonalnego badania witamin i składników mineralnych. Więc w następnym odcinku będzie się bardzo dużo działo, będziemy walczyć z zbędnymi kilogramami, tak żeby założyć bikini do lata.